Ze słonecznego Toussaint wita was ponownie Geralt i Płotka. Obie te postaci w nowych zbrojach. Mówiłem w poprzednim filmiku, że się zastanawiam właśnie nad zbroją dla Geralta, ale stwierdziłem, że na potrzeby tego dodatku parę punktów statystycznych nie robi aż takiego wrażenia, a zobaczcie, jak kozacko Geralt wygląda w tej zbroi wilka. Ona jest dodatkowo ufarbowana na czarno, więc ona wygląda dokładnie tak, jak zawsze sobie wyobrażałem Geralta czytając książki. Natomiast miecze, no to po prostu to wszystko, co tam poznajdywałem, co było najlepszego. Ale w jakim questie dzisiaj będziemy? Dzisiaj będziemy w questie Klient ma zawsze rację. Jest to quest, na który natrafiamy od człowieka, którego spotykamy przypadkiem, który nas pamięta, któremu kiedyś pomogliśmy. On nie miał wówczas pieniędzy, natomiast powiedział nam, że nie mając wtedy pieniędzy, teraz wpłacił na nasze nazwisko w banku Cianfanellich odpowiednią sumę pieniędzy, która powinna już mieć jakiś tam procent odłożony. No więc my kierujemy się do banku Cianfanellich i zobaczcie, co dalej. Dlaczego wybrałem ten quest? Myślę, że się zaraz dowiecie. Natomiast krótko mogę powiedzieć, że on idealnie nawiązuje, obrazuje, że sobie jeszcze wymienię walutę, bo mi się tam trochę tego nazbierało, obrazuje sytuację taką, jaką my mamy w Polsce. Znaczy faktycznie załatwianie czegoś w urzędach powoduje jeżenie się włosów w różnych częściach ciała. I tutaj myślę, że będzie no, dosyć humorystycznie do tego twórcy podeszli. No ale okej, już jesteśmy w grze. Jak widzicie, tutaj jest akcent na i będzie jeszcze dalej akcent na oczekiwanie, jakie musi Geralt tutaj przetrzymać. W sumie motyw tego kota to jest dla mnie jedna niewiadoma w tym queście. No chyba, że to jakieś nawiązanie do Grażyny, która przychodzi do pracy z kotem. Możliwe. Zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. O. Jak widać, to już nieaktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Tak to się zaczyna właśnie. Proszę podejść do stanowiska numer 1. No, czyli teraz psychologia od okienka do okienka. Też bym miał problemy ze znalezieniem, gdyby nie minibapa. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej. I tak no, też ma podejście swoje. No i to mówienie bezosobowo, nie? Do klientów. Aktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. Jeszcze bądźmy mili, bo wiadomo, ze wszystkimi paniami w urzędach czy też w dziekanatach trzeba bardzo ostrożnie, delikatnie. Może na piętrze w ewidencji? Albo na dole, w archiwum. Musi szanowny pytać. Będę pytał. No, więc zacznijmy może od dołu, od archiwum. Czego chcę? Tu się pracuje, nie widzi. Potrzebne mi zaświadczenie A38. Mogę prosić o wydanie takiego? Strasznie mi się ta zbroja podoba. Idealnie pasuje do Geralta. Zaraz. Naprawdę? Nie, tam tak naprawdę to nigdy nic takiego. Jakie humorki ich zbierają? Archiwum mówiłem przecie. A gdybym tak zdecydował się na małą darowiznę na rzecz łapuwa banku, oczywiście. Łapówka? Panie, co pan? Panie, co pan? Tak z dzisiejszego odcinka. Panie, co pan? Strasznie mnie to bawi. Tak, tak, zawsze tak mówią. Żeby nie było, jestem trzeźwy, tylko nie wiem, czy ta pogoda słoneczna w końcu się wyrobiła, czy o co chodzi. Jakieś mam takie lepsze nastawienie do życia ostatnio. Już wyszedłem z bycia pesymistą, przynajmniej na jakiś okres czasu. A my lecimy na górę dalej szukać zaświadczenia A38. O, już widzę, kolejeczka się zrobiła. Przepraszam, muszę przejść.
Zaraz, pan tu nie stał! Gdzie? Gdzie? Panie, co pan, gdzie? Gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak. Poproszę formularz 202. 202. Formularz 202? Co to znowu za bzdury? Szanowny panie... Biurokracja. Papierologia. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzi. Ja w sumie, żeby tak dorypać, to bym jeszcze nadał te zaświadczenia i nazwy ustaw, tak dla beki. O. Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Uparty. Ja podziwiam tych ludzi, którzy potrafią się postawić. Przecież wiadomo, że nie będziemy z nim walczyć na miecze. Nigdzie się nie wypadło. Tylko będziemy się bić. No i widzi typa, który jest dwa razy jak on, okuty w zbroję, ma dwa miecze na plecach. Nie będę tego tolerował! I chce się bić z nami. Zaraz się nauczę kultury! Spróbuj tylko. Och. Napięcie narasta. Hola, panowie! Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy! I tym jeszcze popcornu brakowało, żeby tak podziwiać. No, no to teraz taki wątek akcji, żeby nie było za nudno. Komuś trzeba spuścić łomot. A widzę, że on szybciej dochodzi do siebie po bloku, niż reszta przeciwników zawsze. O, szybko poszło. Chociaż faka pokazał, nie? No dobra, my znowu do okienka 1, tym razem formularz 202. Jak wam mówiłem, ten dodatek obfituje... O, przerwa. No tak, pani poszła na przerwę. Ten dodatek obfituje właśnie w takie różne zabawne questy, sytuacje, nawiązania. Najlepszy dodatek, w jaki mi się zdarzyło grać, szczerze mówiąc. Dobra, poszła na przerwę, więc tutaj przez okienko może się dopchamy. Tu niezwykle ważne tematy teraz, bardzo istotne. Chciałem coś załatwić. Jasne? Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to prawdopodobne, bo przecież... Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Selinko, kochana, podpisz mi tu. Selinko, kochana. O, to pani. Mam taki mały... mały interes. Geralt jak zbity pies. Mówisz jak do człowieka. Go panie z urzędu ustawiły. To jest piękne do oglądania. No to będziemy siedzieć. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. I czekać. Trzeba czekać, co? Przerwę mają. A tak z ciekawości, kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Co się w takiej sytuacji może pojawić? No właśnie, gwint. I co ciekawe, pierwszy raz chyba w tej grze to nie Geralt proponuje gwinta. A w dodatku na pewno. No, to rozumiem. Momencik, już tasuję, już tasuję. No to gwinta nie będę całego pokazywał. Tylko te najlepsze stałe fragmenty, jak wygrywam.
O, pierwsza rundka za nami elegancko poszła. Ja wspominałem już nieraz, że zdecydowanie o wiele bardziej wolę tą wersję Gwinta właśnie z Wiedźmina niż tą, która obecnie trwa betę. Ale rozumiem, dlaczego ta beta powstała, to znaczy, no popatrzcie, ile ja tu mam złotych kart, no to praktycznie każdy, kto by wychodził z czymś takim, byłby niepokonany, nie? Więc tam rozgrywka musi być trochę skalibrowana inaczej. Natomiast tutaj się po prostu miło pyka. I co do Gwinta, będzie jeszcze quest, ale jego już nie będę nagrywał, ponieważ on jest w sumie długi i no nie za bardzo nic wnosi, oprócz nowej talii, jaką będzie w Skellige tutaj w tym dodatku. Natomiast główna trudność tego questa będzie polegać na tym, że będziemy musieli pokonać kilku graczy tą właśnie talią. A jak widzicie, mam dosyć mocną talię Królestw Północy, no i też innych, bo tam już pozbierałem w grze różne fajne karty. Więc no mówię tylko, że będzie coś takiego. Jeżeli ktoś z was grał, no to przypominam. Jeżeli nie grał, no to uprzedzam, no co mogę. No i tu w zasadzie poszło miło, łatwo i przyjemnie. Ta talia z Kojatel nie była jakaś tam przepotężna. No, rundka wygrana. Elegancko. O, widzę, że kolega to wytrawny gracz. Gratuluję. W nagrodę mogę koledze zdradzić swój sposób na tę operację. Prawdę powiedziawszy, z nią inaczej się nie da. Trzeba sposobem. Widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa. Pani z urzędu jest twardsza niż akcji. Już nie mogę się wysłowić aż. No co? Być miłym. Tylko tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobieta to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin, albo i dłużej, nigdy i nawet nie powie miłego dnia. To jest smutna prawda. Ludzie roszczeniowi są gorsi niż mili klienci. Jakie kwiaty albo perfumy, sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra, to spróbujmy. No więc idziemy kupić, myślę, że kupię perfumy, ponieważ wcześniej no Geralt wyczuł ten zapach piżmowy, który akurat ta pani lubi. Więc przewinę do tego momentu. Oho, Wiedźmin! Wreszcie jakiś poważny klient. Mówcie, czego wam trzeba! Kapryfolium płatków Ginati! No i tak jak mówiłem, może sobie te perfumki kupimy, one nie są drogie, ale kasy tam jeszcze trochę mam. No przyznam szczerze, że wyrobienie tych dwóch zbroi trochę mnie kosztowało. Najbardziej mnie kosztowało wyrobienie zbroi tej arcymistrzowskiej, tu jeszcze zobaczę coś, nie mam wszystko. Arcymistrzowskiej kota, 30 tysięcy ponad. No ale to dlatego, że jeszcze kupowało się te sztaby Dwimery tutaj, jak one stały, naprawdę zamiast je wyrobić, bo to o wiele taniej wychodziło. A my wracamy na stanowisko numer 1. Też jeszcze odnośnie Gwinta mi się przypomniało, jeżeli tylko traficie gdzieś tam na opcję, żeby zagrać w Gwinta w tym dodatku, to ją wykorzystujcie, bo macie questa, gdzie musicie zebrać 19 kart ze Skellige stali. Nie można było od razu. No i teraz zobaczmy, czy ta łapówka zaskutkuje. Znaczy łapówka, no upominek drobny. Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Geralt z Rivii. Już szukam. Gedon Gemmel. A jest. Geralt z Rivii. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Teraz przed wami Geralt uwodzicielski. Lubi pani piżmowe zapachy. Patrzcie, ten głos od razu inny, nie? A szanowny skąd to wie? Po prostu wyczułem, jak pani przechodziła. To naprawdę piękne perfumy.
i tak do pani pasujące. I od razu sobie pomyślałem, te też powinny się pani spodobać. Ale ja nie powinnam... A, nie powinna, patrzy jak sroka w gnat. Proszę je przyjąć. W dowód wdzięczności za pomoc w mojej sprawie. Czaruś. Szanowny to jest Czaruś? Niech szanowny duch... Oko jeszcze puścił. Pójdę po pana Cianfaneliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. No, czyli to jednak skutkuje. Ale z paniami z dziekanatu może być różnie, dlatego że była taka sytuacja, to jest prawdziwa historia. Nie powiem, że ja, nikt, ktoś po prostu poszedł do pani z dziekanatu z czekoladą. W dobrych intencjach, żeby załatwić jakąś sprawę. No to został zbesztany przez panią z dziekanatu, że ona jest na diecie i jak on jej może wręczać słodycze. Także z tymi trzeba uważać rzeczami. Ale teraz już nie jestem i mam do ciebie sprawę. Oczywiście, mów w czym mogę... No, ale dobra, przynajmniej sprowadziła nam tego na szefa głównego. Widzisz, mam mały problem z kontem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem, zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w Trymiga. No już traci cierpliwość. Dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale mistrzu Wiedźminie, po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. No, Geralt już wyciągnął konkretny kaliber. Wezwanie od jaśnie oświeconej? I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, 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 mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. No, coś się rusza w naszej sprawie. Jak tam interesiątka, mistrzu Wiedźminie? Tak. Nie narzekam. Powinszować, bo... No, teraz to słabo, bo muszą kasę wypłacić. To jest takie nawiązanie, że jak nie da się czegoś załatwić z pracownikiem, to od razu się szefa woła, nie? I szef też próbuje coś kręcić, ale mamy większą szansę na załatwienie tej sprawy. Gotowe. Skrytka numer 256. Po prawej. No i zobaczmy... I teraz będziemy mieli dwie opcje rozwiązania tej sytuacji. Bo tu już widzicie, że coś nie gra. Cianfanelli, co tu jest grane? No, skrytka jest pusta. Możemy domagać się siłowo od Cianfanellego, żeby nam wypłacił. No to będzie się wiązało z naklepaniem tych dwóch ochroniarzy. Albo możemy dać mu tydzień, żeby zebrał kasę i wracamy po tygodniu. Różnica między tymi opcjami jest taka, że jeżeli zaczekamy ten tydzień, to będzie trochę więcej tej kasy. Okradłeś, tak? Ależ mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Cianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. Już się zesrał. No i właśnie to są te dwie opcje, więc damy mu tydzień. Kiedyś właśnie siłowo próbowałem to wymusić, ale spróbuję właśnie, ile więcej kasy będzie za to. Nie pożałujesz, obiecuję. Wszystko przygotuję, a ty wróć za 7 dni. No. Do zobaczenia. Tak się prezentuje ten quest. To jest już koniec. No tutaj tylko za tydzień będzie odebranie kasy, więc tego już nie będę nagrywał. Wydaje mi się, że dosyć zabawne, dosyć, tak jak mówiłem, nawiązujące do naszej sytuacji. A ja wam dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym filmiku. Też postaram się wybrać coś takiego fajnego, ciekawego, a że sporo jest takich questów, to się nie narobię. Do następnego, cześć.